Smartfony są wszechobecne, także w szkole. Czy to jest w ogóle problem? Czy można tworzyć demokratyczną szkołę i temu problemowi jakoś przeciwdziałać? O tym dzisiaj będę rozmawiała z moimi gościniami, przedstawicielkami cyfrowego dialogu. Dzień dobry. Dzień dobry, Barbara Krywoszejew. Dzień dobry, Karolina Żelazowska-Byczkowska. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo ten problem, jako też świeża upieczona nauczycielka, sama jakby widzę tą tendencję, myślę, że nadużywania tych smartfonów. Ile w ogóle polskich dzieci, polskich nastolatków ma smartfony i z nich korzysta? To jest pytanie takie trochę otwierające puszkę Pandory, powiedziałabym. Badania mówią, no ale to też widzimy, jeżeli jesteśmy w szkole, że no generalnie dzieci i młodzież mają telefony, często z różnych powodów mają więcej niż jeden, na przykład dlatego, Tak. że wymyślamy taką zasadę, że przed zajęciami trzeba oddać telefon, więc dzieci oddadzą nam jakiś telefon, co nie znaczy, że nie mają w plecaku drugiego. Coraz wcześniej dzieci dostają pierwszy telefon, ale zaraz porozmawiamy o tym, czy to jest źle, czy to jest dobrze, bo to, że oni mają, jakby to tak trochę, no nie wiem, mamy podręczniki, mamy komputery, mamy różne narzędzia, bo smartfon jest wciąż tylko narzędziem. Różnie może być wykorzystywane i myślę, że tego będzie dotyczyć nasza rozmowa, ale jakby mówienie o tym, ile dzieci ma telefon, no jakby tak. Generalnie możemy powiedzieć, że średnia wieku, w którym dzieci otrzymują telefon, to jest między 8 a 9 rokiem życia, więc dzieciaki w szkole raczej z prawdopodobieństwem graniczącym pewności mają telefon swój własny. Tak, i to co wspomniałaś, Basia, że ten wiek 7-8 lat, kiedy dzieci dostają swój telefon, to jest jedna granica, ale tak naprawdę to pytanie o dostępność telefonu jest jeszcze szersze, bo okazuje się, kiedy rozmawiamy na przykład z przedszkolakami, że nawet dzieci w przedszkolu mają dostęp do telefonu albo mają telefon, który dostają od starszego rodzeństwa. Czyli starsze rodzeństwo czasami, chcąc mieć spokojną głowę, na przykład przekazuje swój telefon młodszemu rodzeństwu, jakiś taki aparat. W związku z tym możemy przyjąć, że znakomita większość dzieci ma dostęp do sprzętu, albo posiada własny telefon, albo nawet więcej niż jeden telefon, albo ma dostęp do telefonu rodzica, rodzeństwa. Więc tutaj możemy mówić o tym, że po prostu wszyscy mamy jakiś dostęp do sprzętu. Też Ja ze się też względu bardzo. na to, że jeżeli popatrzymy historycznie, to ten sprzęt jest po prostu dużo bardziej dostępny. Kiedy ja chodziłam do szkoły, to telefony się pojawiały i jakby pierwsze jakieś tam były wybrane dzieci w klasie, które miały telefon z jakiegoś powodu, ale to nie było powszechne, ale też dlatego, że telefony nie były powszechne w społeczeństwie. W momencie, kiedy stały się bardziej powszechne, cena telefonu spadła, spadła cena połączeń, mobilnych danych, bo tak naprawdę kluczowe w tych smartfonach jest pod to zazwyczaj jednak nie są telefony, tylko smartfony z dostępem do internetu. Jest kwestia dostępu do danych internetowych, kwestia tego, że one są tańsze, w związku z tym są bardziej powszechne w ogóle, są też bardziej powszechne w szkole. Ja się też cieszę, że padło to, że młodzież ma bardzo często więcej niż jeden telefon tak naprawdę, bo to jest coś, co ja sama w szkole zauważyłam. Sama jestem z tego pokolenia, gdzie już chyba takim powoli standardem stawało się dostawanie pierwszego telefonu na komunię, ale to wtedy jeszcze też nie były telefony z dostępem do internetu, to nie były smartfony. Myślę, że takie powszechne smartfony z pakietem internetu, to dopiero gdzieś w moim przypadku koniec liceum, początek studiów, więc nie przeżyłam tego na własnej skórze jako uczennica, jak to jest mieć taki telefon z dostępem do internetu w szkole, chociaż ten internet był, ale wiadomo, że wtedy też pakiety wyglądały inaczej, coś trzeba było się podpiąć do Wi-Fi. W jaki sposób ten powszechny dostęp do smartfonów wpływa na dzieci, wpływa na młodzież? Czy my możemy mówić w takiej sytuacji o smartfonozie i czy to jest problem właśnie, że pokolenie, no tutaj jak się okazuje już od 7-8 roku życia do tak naprawdę tych młodych dorosłych, czyli te osoby, które się cały czas uczą, to pokolenie ma problem z telefonami? Czy my w ogóle, może wszyscy mamy problem z telefonami?
To ja bym się chyba przytrzymała tej ostatniej frazy, bo jeśli wsiądziemy do autobusu czy do tramwaju albo staniemy na przystanku i rozejrzymy się wokół, to no, nierzadko widzimy właśnie głowy pochylone nad tym ekranem, ale to wcale nie jest tylko i wyłącznie młodzież. W zasadzie dorośli, osoby i z naszego pokolenia, ale też z tego pokolenia starszego, jeśli już mają ten telefon w kieszeni, to z tej kieszeni bardzo często telefon właśnie jest wyciągany i po prostu powszechnie korzystamy z telefonu. Dorośli, jak tak sobie przypomnę, widok właśnie w tramwaju tych osób pochylonych nad ekranem, to dorośli w zasadzie spędzają mnóstwo czasu skupieni nad tym, co jest w telefonie, a w telefonie są na przykład krótkie filmiki, te rolki i okazuje się, że w zasadzie to nie jest tak, że tylko młodzież, ale też dorośli w tych telefonach spędzają mnóstwo czasu. I jakby pytanie jest takie, o tym często też rozmawiamy, od tego się powoli odchodzi, ale ile czasu na przykład spędzamy w internecie? Tylko jakby tak samo pytanie o to, czy mam telefon, czy nie mam telefonu, tak samo pytanie o to, ile czasu w nim spędzam. Ono nam jeszcze nie definiuje, czy to jest problem, czy nie problem. Pytanie jest, które może nam pomóc zdefiniować, to jest jakość tego czasu, znaczy co ja w tym internecie, co ja z tym telefonem robię. Jeżeli ono mi służy tylko do gierek, które raczej mnie nie rozwijają, i nie utrzymuję poprzez nie żadnych kontaktów z moimi rówieśnikami, albo tylko do oglądania właśnie krótkich filmików, ale znowu takich, które nie pobudzają mnie do żadnej refleksji, nie angażują mnie do działania, nie powodują mnie na przykład chęci odwzorowania takiego kreatywnego jakiegoś działania, to wtedy tak, możemy powiedzieć, że to jest takie bierne odbieranie jakichś treści, które de facto nie mają na mnie żadnego wpływu. Możemy się przyglądać, czemu tak się dzieje i jakby jakie procesy zachodzą w naszych mózgach i czemu to jest takie przyjemne i chcemy więcej i wchodzimy w to. Ale bardzo musimy unikać takiej generalizacji, że smartfony są złe, musimy ograniczyć, musimy je wyłączyć, dlatego że to jest tylko narzędzie. I teraz oczywiście dla nas dorosłych, to jest pierwsze pytanie, jakby jak my z nich korzystamy, w jaki sposób modelujemy, bo to jest to, o czym powiedziałaś, Karolino, że widzimy tych dorosłych, którzy siedzą pochyleni nad tymi telefonami i to jest trochę pytanie do rachunku sumienia każdego i każdej z nas, ile z tego telefonu korzystam i w jaki sposób, co ja w nim robię. Z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest tak prosto się przyznać, że też nie zawsze tylko używam go do pracy, komunikacji z rodziną i nie wiem, ewentualnie zakupów online, tylko różne rzeczy, tak zwane guilty pleasure, które zajmują mi mniej lub więcej czasu też z wykorzystaniem telefonu robię. Więc pierwsze pytanie, mój rachunek sumienia. Ja muszę wiedzieć właśnie jak działam, co robię, żeby w ogóle móc rozmawiać na ten temat też z młodzieżą, bo ciężko opowiedzieć, droga młodzieży, telefony, tak, one powodują, że chcemy, znaczy telefony, internet i twórcy internetowi, twórcy portali zamieszczają tam takie treści i w taki sposób, że my chcemy coraz więcej i więcej i że te treści nie zawsze są dla nas dobre i że są tam tam różnego rodzaju zagrożenia. W związku z tym od dzisiaj umawiamy się 15 minut dziennie, czy pół godziny dziennie, kropka. W sensie, no nie. Znaczy, bo to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli rozważamy już te aspekty problemowego użytkowania telefonu, to żeby spojrzeć właśnie z takiej szerszej perspektywy. Problem jest wówczas, jeśli nasza obecność, i teraz nie ma znaczenia, czy to będzie kwestia telefonu, komputera, czy książki, problem zaczyna się wtedy, kiedy nasza obecność właśnie z takim medium czy z takim narzędziem rzutuje na funkcjonowanie tu i teraz takie realne. Czyli jeżeli tak naprawdę już używając sformułowania książka, bo książka, no ktoś kto czyta książki możemy powiedzieć, no to fantastyczna postawa, ale jeżeli ktoś rano wstaje, nie zje śniadania, nie umyje zębów, nie wygrzebie się z pościeli, aż spędzi 3 godziny nad czytaniem książek, po czym przesnuje się do południa i znowu zagłębi się w czytanie książek, nie utrzymuje z nikim kontaktów,
to generalnie można by było powiedzieć, że gdzieś tam jest jakiś problem, mimo że to jest książka, tak? I w zasadzie to tak kontynuując, tak naprawdę czytanie książki bywa bardziej problematyczne przez to, że książka jest takim doświadczeniem jednostkowym. Jest czytelnik, jest tekst czytany, że dopiero w momencie, kiedy rozpoczynamy dyskusję na tym, co przeczytaliśmy, kiedy w swoim życiu zaczynamy wykorzystywać pewne rzeczy, które z tej lektury wynieśliśmy, to możemy powiedzieć o tym, że książka jest czymś właściwym. I tak samo możemy mówić o telefonie. Telefon może być czymś dobrym, jeśli rozmawiamy. Czasami, to robi też młodzież bardzo chętnie, ta rozmowa rozpoczyna się już tutaj z tym sprzętem, tak? Bo telefon z kolei daje szansę na to, żeby korzystać z tego, co jest w sieci, ale jednocześnie być w kontakcie z innymi osobami. Więc to jest bardzo takie szerokie ujmowanie kwestii problemu, tak? A czy w szkole, albo w ogóle też tak szerzej właśnie w życiu codziennym, my możemy jakoś wykorzystywać te narzędzia? Jak je wykorzystywać w taki sposób, żeby to było dużo bardziej efektywne, żeby one nam pomagały, a nie właśnie w jakiś destrukcyjny sposób wpływały, czy to na relacje międzyludzkie, czy na nasz rozwój? Bo z jednej strony wiemy, że szkoła, edukacja wymaga zmian, wymaga szkolnictwo reform. Często słyszymy o potrzebie cyfryzacji i ta cyfryzacja to już nie jest dostęp w każdej sali do komputera czy do tablicy multimedialnej, bo to było potrzebne kilkanaście lat temu, a teraz już tak technologicznie jesteśmy dużo bardziej do przodu. W jaki sposób w ogóle tworzyć w takim razie taką szkołę zcyfryzowaną ze smartfonami, tak by one nie przeszkadzały, ale w jakiś sposób były wykorzystywane? Czy da się je w ogóle odłożyć w takim razie w szkole? To jest bardzo dobre pytanie, bo ono sięga tak naprawdę do tego, po co w ogóle jest szkoła i dlaczego prowadzimy edukację. I znowu, abstrahując od tego, czy tylko mówimy o telefonach, czy właśnie o tych tablicach, czy o komputerach, w moim rozumieniu telefony mogą być poza naszym zasięgiem albo mogą być używane i to będzie wszystko ok, to będzie wszystko dobre i nieproblemowe, jeśli jako priorytetowe postawimy sobie na przykład kluczowe kompetencje. My o tym dosyć sporo mówimy teraz w cyfrowym dialogu, znaczy mówimy o tym od wielu lat, ale szczególnie w tym roku bardzo się na tym skupiamy. Czyli jeżeli zaprzęgniemy tak naprawdę do naszych działań, tych edukacyjnych, refleksje, ale też działania, które dotykają kwestii krytycznego odbioru informacji albo komunikacji, to może się okazać, że ten telefon przestaje być narzędziem, które działa niekorzystnie. Tak? Druga rzecz to jest w moim rozumieniu takie uświadomienie sobie właśnie pewnych mechanizmów. Basia, ty o tym wspomniałaś, że jeżeli wiemy o tym, w jaki sposób są konstruowane treści w internecie, to możemy sobie dopowiedzieć i sobie, i uczniom tak naprawdę, przeanalizuj, w jaki sposób się czujesz po obejrzeniu pewnych rzeczy, tak? Tam gdzieś działa, to tutaj dopamina, tutaj kortyzol, są takie pewne wahnięcia. Jeżeli my sobie uświadamiamy to, jak się czujemy, jak w związku z tym funkcjonujemy, to jesteśmy chętniejsi, bardziej otwarci do tego, żeby odsunąć właśnie telefon i pobyć chwilę ze sobą i po prostu porozmawiać, patrząc w twarz drugiego człowieka, tak? To jest też tak, że niestety telefon jest bardzo takim łatwym, często wytłumaczeniem, w sensie i dlatego, dlaczego my sięgamy po ten telefon, bo być może trudno nam być z samym ze sobą, to jest gdzieś tam właśnie ten przystanek, ten tramwaj, albo dlatego, że jest nam gdzieś nudno, tak, i gdzieś to coś nie jest dla nas na tyle interesującego, więc sięgam po telefon. To tylko dwa proste przykłady tych powodów, możemy szukać dużo więcej, każdy musi się trochę, znowu sam wracam do rachunku sumienia własnego, zastanowić. W związku z tym, no to jest trochę pytanie, co my proponujemy i tak jak powiedziała Karolina, żeby pobyć samemu ze sobą i tak w tym momencie naszym zadaniem jako nauczyciela, nauczycielki w szkole jest zaproponować taką aktywność, w której dzieciaki będą chciały być czy ze mną, czy pomiędzy sobą. I czasami możemy wykorzystać do tego telefony w różny sposób, albo do poszukiwania informacji, albo do kreowania jakiejś treści, a czasami
zaproponować im taką aktywność, w którą oni na tyle wejdą i na tyle będą chcieli, na tyle się zaangażują, że w ogóle telefony do niczego nie będą im potrzebne, bo znowu to jest tylko narzędzie i możemy je bardzo prosto odłożyć. Ono czasami być może jest niezbędne, być może są rzeczy, które możemy dużo szybciej, dużo sprawniej zrobić z telefonem. Trudno nakręcić film na przykład bez telefonu lub innej kamery, na przykład myśląc o tym, że czasami jest nam niezbędny. A jednak jest telefon dużo bardziej dostępny niż na przykład kamera, a taką rzecz też możemy robić, ale to wtedy jest narzędzie, bo możemy, nie wiem, na języku polskim kręcić film na temat lalki, nie wiem, czemu śladami Prusa, śladami Prusa, albo kręcić film poklatkowy dotyczący przygód Plastusia z młodszymi dzieciakami. Na przykład, jakby to są wtedy, kiedy wykorzystujemy ten telefon, który może być narzędziem wykorzystanym edukacyjnie, no ale tak, jakby wyzwaniem dla nas jest zastanowieniem się, czego ja chcę, czego i jak chcę uczyć, przepraszam, moich uczniów. Ja nie mówię, że to jest proste zadanie i że my teraz w 15 minut czy w pół godziny sprzedamy rozwiązanie i od jutra polska szkoła się zmieni. To niestety tak nie działa, ale jakby dużo pytań i refleksji przed nami i takiego zaczęcia od siebie, by ten kontakt był właśnie taki i zaangażowanie bardziej możliwe. I to w sumie tak kontynuując trochę, to takie dwa punkty dla nas dorosłych jako rozpoczęcie, czyli właśnie ta refleksja, czy jak mówisz, rachunek sumienia, ale później właśnie rozmowa, czyli to, co my teraz też robimy, że gdzieś dzielimy się swoimi doświadczeniami. Ja mogę dopowiedzieć, że mam za sobą fantastyczną przygodę w postaci uczenia matematyki w liceum i myśmy tam wykorzystywali telefony. One nie były jakoś nagminnie w tym użyciu, ale były takie sytuacje, w których jednocześnie rozwiązywaliśmy zadanie na tablicy, a obok na drugiej tablicy uczeń, korzystając z telefonu próbował znaleźć rozwiązanie na jakiejś platformie, a jeszcze inni uczniowie korzystali z tej aplikacji Photomath do automatycznego rozwiązywania. I myśmy po prostu wykorzystali te telefony i różne tak naprawdę drogi dotarcia do rozwiązania zadania po to, żeby, i na tym polegała większa część tej lekcji, żeby zastanowić się, która z tych ścieżek czego nas uczy, bo to nie jest tak, że tylko to rozwiązanie zadania prawilnie, wszyscy razem na tablicy, a reszta przepisuje do zeszytu, że to tylko jest uczące. Ucząca jest każda z tych sytuacji, a już w zestawieniu tych trzech, tam jeszcze, żeby było ciekawie, myśmy znaleźli w efekcie błąd na jednym z tych portali podających rozwiązania zadań, więc to było też niezwykle właśnie kształcące i budziło się w uczniach takie poczucie, że jednak trzeba weryfikować te rzeczy. Nawet jeżeli ta odpowiedź jest w internecie, no to właśnie, to trzeba uruchomić to krytyczne myślenie, a żeby krytycznie ocenić informacje, to trzeba mieć bazę wiedzy, no i dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, dla mnie telefon, niezależnie od tego, czy on leży trochę z boku, czy jest w moim ręku, to jest narzędzie i pretekst do rozmowy o tym, czym jest edukacja i jakich chcemy mieć tych przyszłych dorosłych. Też właśnie jako nauczycielka staram się tak nie walczyć za wszelką cenę z tymi telefonami, czy w ogóle z cyfryzacją. Ostatnio miałam taki przypadek, bo ja uczę języka polskiego, że dostałam dość sporo wypracowań napisanych przez ChatGPT. Można było się dosyć łatwo zorientować, bo po pierwsze część z nich była identyczna, po drugie niektórzy korzystali tylko częściowo i akapity między sobą były różne stylowo, plus oczywiście czat robił błędy, których absolutnie nie było w podręczniku. Wątpię też, żeby się pojawiły na lekcji, a one się też powtarzały. No i stwierdziłam, że to takim dobrym rozwiązaniem będzie właśnie pokazanie, bo wiem, że tego samego czatu na pewno nie uniknę, zwłaszcza jeśli mówimy o pisaniu, tworzeniu różnych form wypowiedzi. Zresztą może to być w jakiś sposób pomocne narzędzie i starałam się właśnie na lekcjach pokazać, że możemy wrzucić tam jakiś temat, tylko musimy właśnie wszystko potem też zweryfikować, musimy pozmieniać, bo wcale nie na 100% i czy tam bezbłędnego wypracowania ten czat potem nie wyrzuca i potrafi robić błędy językowe i merytoryczne, więc chyba też musimy właśnie w jakiś sposób się zaprzyjaźniać z tym wszystkim i być przy okazji chyba też na czasie, bo też się zastanawiam,
Bo jednak dzieli jakby i nauczycieli, i rodziców, a dzieci różnica pokolenia, czasami nawet kilku, więc mamy zupełnie inną, jakby swoją już osobistą historię, swoje doświadczenie z telefonami, z korzystaniem z sieci, z nowoczesnych technologii. Jednak czy to rodzice, czy nauczyciele, albo dopiero w trakcie swojego dorosłego życia, albo w trakcie dojrzewania poznawali te nowoczesne technologie i internet stał się powszechny, a jednak obecne pokolenie uczniów i uczennic już się rodzili tak naprawdę w świecie, kiedy wszyscy mieli dostęp do internetu i to na pewno też wpływa na szereg zachowań, sposób korzystania właśnie z technologii, ze smartfonów. Czy my jesteśmy się w stanie tak międzypokoleniowo w takim razie jakoś dogadać i czy wy macie jakieś rady, w jaki sposób jako rodzice, czy jako nauczycielki, nauczyciele współpracować z dziećmi i rozmawiać właśnie o tej technologii, żeby ona się nie stała takim problemem, żeby się nie stała może uzależnienie taką smartfonozą, żeby nie miała negatywnych skutków, tylko żeby właśnie się z nim w jakiś sposób zaprzyjaźnić i w efektywny sposób z niej korzystać. Poruszyłaś kilka wątków, do których chcę się odnieść, ale zaczynając od końca. Po pierwsze, jak sobie już tym tematem zajmuję się i ja, i też we współpracy z Karoliną już od kilku ładnych, a być może już więcej niż kilku lat, a badacze tego zjawiska jeszcze dłużej, i trochę musimy odejść od tego, że to już jest takie pokolenie, że dzieci się urodziły i technologia była. Znaczy już trochę te dzieci, które się urodziły i technologia była, zaczynają mieć dzieci. I to już jest tak, że to nie jest tak, że my jesteśmy w całkiem innym świecie. Chociaż tak każdy z nas, ale to każdy z nas ma trochę swoją historię i w innym świecie się wychowywał, w innym momencie wkroczył w ten świat technologii. I tutaj nie ma innego rozwiązania, o którym powiedziałaś, znaczy rozmawiać o tym. Bo tak, często jest tak, że dzieci wiedzą co innego, one inaczej z nas korzystają z internetu, ale jestem przekonana, że jak tu siedzimy we trzy, to każda z nas korzysta inaczej z internetu i innymi rzeczami może powiedzieć, że to jest dla niej najważniejsze, najfajniejsze, na tym spędza najwięcej czasu i tak samo każde dziecko powie nam trochę co innego. I pierwszą zasadą, taką podstawową, to jest tak rozmawiać o tym. Znaczy, jeżeli my spędzamy, już teraz trochę abstrahując od tego, o czym mówiłam, że istotne jest to, co my robimy w tym internecie, to trochę abstrahując od tego, że co robiąc, my tam spędzamy dużo czasu, spędzając go bardziej lub mniej konstruktywnie, ale spędzamy dużo czasu w internecie i dzieciaki spędzają tam dużo czasu i dorośli też. I teraz tak, jeżeli tam spędzam 2 godziny, 3 godziny albo więcej, a badania nastolatek mówią, że dużo więcej, ale znowu ciężko liczyć ten czas, to jest jakaś potężna część każdego mojego dnia. W związku z tym rozmawiajmy o tym, jakby co tam jest takiego, że to cię wciąga tak bardzo, że spędzasz tam 2 czy 3 godziny. I teraz nie chodzi o to, żeby się odsprawozdawać i powiedzieć, że tam 5 minut to, 10 minut to, 15 minut tamto, ale co tam jest takiego ciekawego, co tam jest takiego interesującego, co mnie wciąga. Czy ja właśnie rozmawiam z moją przyjaciółką i trochę o tym jakby to jest wchodzenie w relacje, budowanie tej relacji z moim dzieckiem czy z moim uczniem, uczennicą, ale możemy mówić o rodzicach. Jeżeli oglądam, nie wiem, mam 9-letnią siostrzenicę, która głównie ogląda shortsy, ja czasami też różne shortsy oglądam i ja mówię, jak ja najbardziej lubię, tak mi podaje jakieś różne typy, ja mówię, ojej, nie wiedziałam, że one są stypowane, rzeczywiście można je jakoś stypować, dowiedziałam się tego właśnie, że jakąś klasyfikację shortsów niemalże ta moja 9-latka mi przedstawiła. I gdzieś możemy znaleźć tą nić porozumienia, bo być może jest coś, co robimy podobnego, chociaż zupełnie inne treści oglądamy. Być może okaże się, że dzieciaki nas zaproszą, pokażą nam takie rewiry, o których my w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że są. I też okej, okay, to jest super. I teraz jakby tak, tutaj to nie jest relacja taka partnerska, że każda nasza reakcja będzie pożądana. Znaczy tu musimy uważać, bo jeżeli to dotyczy na przykład różnego rodzaju zagrożeń w sieci i różnych treści, których my nie chcemy oglądać i nie chcielibyśmy absolutnie, żeby nasze dzieci je oglądały, ale jeżeli naszą pierwszą reakcją będzie ja nie chcę tego oglądać, ty mi tego nie pokazuj, to ja blokuję tą relację. Znaczy to kolejny raz, kiedy dziecko
by chciało przyjść z takim problemem, z takim wyzwaniem, to nie przyjdzie, bo ono już wie, że ja mu powiem, nie chcę tego wiedzieć. Więc tu jest wyzwanie, takie otwarcie na to, że czasami mogą być rzeczy, które nie będą dla nas interesujące. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że my musimy potem wejść w ten świat, grać w grę, która nas zupełnie nie pociąga, ale poświęcić chwilę, posłuchać, jakby zobaczyć te emocje, bo dlaczego nas to wciąga, bo to też budzi różne emocje. Dzieciaki opowiadają, dzieciaki i potem nastolatki też, z wypiekami na twarzy. Więc po pierwsze rozmawiać i być otwartym na to, co nam powiedzą, posłuchać. Czasami opowiedzieć też o tym, co my robimy. To pierwsza rzecz, do drugiej zaraz wrócę, ale może chcesz coś tak, bo jeszcze. Chciałam powiedzieć o tym, że dobrze jest być po prostu autentycznym. To znaczy, jeżeli nawet byśmy się przytrzymali tej takiej konstrukcji pokoleniowej, no to po pierwsze trzeba powiedzieć, że nawet starożytni utyskiwali na młodzież i tutaj się nic nie zmieniło i obawiam się, że się nie zmieni. Natomiast to się na pewno nie zmieni, bo to czasami jak chciałem, to już jakby słuchać, że młodzież narzeka na dzieci. Tak, tak. Jakby, kolejne pokolenie. My też... to tak nie było, więc tak po prostu jest. Tak, ale. Tak, ja też w szkole ostatnio usłyszałam, że jakiś. Chciałam powiedzieć, że też ostatnio w szkole usłyszałam, że inny rocznik, taki dużo młodszy, jest tym najgorszym i że nie powinno się właśnie stereotypizować, ale właśnie jakiś tam rocznik coś, tak. Tak, i teraz jeżeli nawet byśmy próbowali dokonywać takiego podziału na roczniki czy na pokolenia, chociaż wiemy, że to jest płynne oczywiście, i tutaj te podziały takie na przykład zgodnie z rokiem urodzenia zawsze niosą ryzyko, że ktoś będzie zachowywał się nie ze swojego rocznika, ale nawet jeśli się tego przytrzymamy, to tu jest takie pytanie, co my jako powiedzmy dorośli możemy zaoferować z naszego sposobu widzenia świata i z naszego funkcjonowania młodszym pokoleniom i co oni mogą zaoferować nam. I to wcale nie, właśnie nie polega na tym, Basia do tego też nawiązałaś, że nagle teraz my dorośli musimy wchodzić, być mistrzami gry, w którą grają. Nie, to jest ich świat. Znaczy, wystarczy, że my będziemy zainteresowani, kim jest młody człowiek i w co gra. Ja zupełnie otwarcie, właśnie bazując na tej autentyczności, mówię o tym, jak mi pokazują właśnie, co po niektórzy rolki, że dobrze, obejrzałam, nie rozumiem, ale weź mi wytłumacz, co jest tam istotnego. I to jest najważniejsza rzecz, bo z drugiej strony, jeżeli ja wykażę właśnie takie zainteresowanie, nie będę próbowała być instagramerką, influencerką i właśnie taką graczką, tylko wykażę zainteresowanie w zasadzie nie tym, co jest w sieci, ale tym, co ty w tej sieci dostrzegasz. Ja się tobą interesuję, młody człowieku, albo młoda kobieta, to ja otwieram też taką przestrzeń do tego, że faktycznie, a ty? A ja z kolei robię coś innego. Zobacz, ja robię takie rzeczy. I taki młodzież może powiedzieć, nie interesuje mnie to, nie rozumiem tego, ale jesteśmy już na innym poziomie tej relacji, tak? Nie tylko na poziomie relacji odłóż ten telefon, tylko na relacji takiej wymiany, co z tym telefonem robimy. Bo też nigdy nie wiemy, co z tej rozmowy wyniknie. Znaczy, czasami właśnie to będzie ta gra, czy te takie filmy, o których jak Karolina mówi, nie rozumiem. Jakby opowiedz mi, co tam widzisz, co ci to robi i czemu cię to kręci. A czasami może się okazać, że pokaże nam taki świat, który też dla nas będzie atrakcyjny i ciekawy i będziemy go na przykład chcieli eksplorować razem. Albo z drugiej strony, że my zaprosimy do takiej aktywności, która będzie ciekawa dla młodego człowieka i w którą on będzie chciał jeszcze bardziej wejść i jeszcze więcej zrozumieć. Więc tu rodzi się przestrzeń do takiego jeszcze dalszego wspólnego konstruowania i eksplorowania. Ale jeszcze druga rzecz, która jest i trochę też zaczęłaś o tym mówić, Agato, to jest to, że tak, my technologię się rozwija, my za nią nie nadążymy, młodzież też za nią nie nadąży, znaczy, bo jest za dużo ludzi tworzących tą technologię, żeby jeden pojedynczy człowiek był w stanie za nią nadążyć. Ale możemy się też tym wymieniać i czasami też się nauczyć czegoś, znaczy przyjąć, zmienić trochę paradygmat uczenia, że to nie jest mistrz uczeń, że tutaj jesteśmy w tej, zwłaszcza myślę, że w tym cyfrowym świecie, w jakiś sposób partnerami, że my się możemy czegoś nauczyć od siebie nawzajem, ty nam możesz coś pokazać,
Ja mówiłaś o czacie. Tak, totalnie. Znaczy, jakby myśląc, ja ostatnio słucham trochę Krzysztofa Wojewodzica, który też zajmuje się sztuczną inteligencją. I on mówi o tym, że jakby totalnie tak, ale to zawsze będzie, on mówi o takim modelu 80 plus 20, 80% z sztucznej inteligencji, 20% pracy człowieka, ale nigdy nie wiadomo, czy czasowo to nie będzie odwrotnie, że tego pracy człowieka jest dużo więcej, 80% czasu, bo no, sztuczna inteligencja nie może i my też nie chcemy, żeby ona wszystko za nas zrobiła. Myślę, że też tak się nie wydarzy. Znaczy, że to jeszcze daleko, żeby ona rzeczywiście chciała zawładnąć światem. Znaczy, że to nie da się chyba znaczy, tak. To też jest takie odczarowanie. Znaczy, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to znaczy mówimy o konkretnych firmach i konkretnych tak naprawdę krajach. W zasadzie dwie siły mamy na świecie, które głównie inwestują w rozwój sztucznej inteligencji. My, mieszkając tu w Europie, można powiedzieć, że mamy dostęp do takich bardzo bazowych narzędzi. Wspomniałaś o tym czacie w kontekście pisania. To rzeczywiście akurat w moich badaniach uwzględniałam czata GPT jako potencjalnego uczestnika olimpiady i jeszcze sobie czat z tym nie radzi. Właśnie tworząc sporo błędów i merytorycznych, ale tworząc też takie proste rzeczy, teksty, no nie kreatywne, to tutaj nie można mówić o kreatywności, bo ta sztuczna inteligencja, to szumnie brzmi, to są tylko pewne narzędzia i to jest akurat narzędzie, tak, które generuje tekst, ono nie kreuje, nie tworzy, nie pisze, nie konstruuje, tylko odtwarza najbardziej prawdopodobny układ bliski słów, tak, względem siebie. To jest też fajne, żeby pokazać właśnie te fajne narzędzia, co z nimi można zrobić, a czego się nie da zrobić. I to, jeżeli mówisz o tym, że to było widać od razu, że te prace są napisane przez sztuczną inteligencję, to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle porozmawiać właśnie o tej technologii. Pokazując... Żeby im pokazać, ale też na przykład sprawdzić, okej, to jakby co jest nam potrzebne, jak my mamy sprawdzić właśnie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to kształcenie krytycznego myślenia, ale kształcenie też wykorzystania tych narzędzi, jak one mogą pomóc w mojej pracy, należy jednak ostateczna decyzja i ostateczna odpowiedzialność leży na mnie, bo potem nie powiem pani, bo to czat tak napisał. Tylko jeżeli właśnie. Pierwsze pani się może zorientować i coraz częściej, bo też są tworzone kontrnarzędzia, które mają wychwytywać to, czy to była praca samodzielna, czy niesamodzielna, ale już abstrahując od tego, to właśnie jeżeli nawet pani się nie zorientuje, to jest moja odpowiedzialność, bo ja to przedstawiam jako moją pracę i muszę teraz opowiedzieć, dlaczego ja napisałam, że nie wiem, Wokulski to chodził po, nie wiem, Gdańsku, a on nie chodził po Gdańsku. No i jakby skąd mi ten Gdańsk przyszedł do głowy? Być może to kreatywnie znowu może nas czegoś nauczyć, bo może jakąś historię mogę stworzyć, dlaczego chodził po tym Gdańsku, ale no to znowu czegoś uczy tego młodego człowieka, a nas, od nas wymaga to, okej, spotkajmy się i sprawdźmy, jeżeli ty umiesz powiedzieć, dlaczego on chodził po Gdańsku, to jakby jaka jest twoja historia i jakie książki być może ci się pomyliły, bo być może jesteś właśnie dużym czytaczem, czy czytaczką i pomyliłeś dwa tytuły i teraz staram się zastanowić, co możemy pomylić, ale być może tak. Tak, ale to jest też fajny moment do właśnie rozmowy o takiej i odpowiedzialności za swoje działania. To jest też wątek praw autorskich, które nie są uregulowane. Tak. Szereg rzeczy, o których naprawdę ważnych, o których można mówić, wychodząc od technologii, cały czas też mając gdzieś na uwadze, że jeśli myślimy o licealistach w tym konkretnym wypadku, to mówimy o grupie osób w szczególnym momencie życia. Znaczy, dla nich czasami jakaś miłość albo piosenka jest naprawdę dużo ważniejsza i na szczęście niech tak będzie. A my jesteśmy od tego, żeby właśnie znowu rozmawiać z nimi i być może ta technologia i ten telefon jest świetną okazją do tego, żeby porozmawiać o tym, co jest naprawdę istotne.
Tak, ja widzę, że w przypadku moich uczniów to najważniejsza jest piłka nożna, bo uczę właśnie w 95% piłkarzy tak naprawdę. Czyli mam osoby, które by chciały zostać piłkarzami, więc też rozumiem, że omawianie Adama Mickiewicza czy Horacego schodzi na dalszy plan, jak ktoś miał kontuzję i tutaj się waha jakaś potencjalna kariera. Chciałam nawiązać właśnie do tego wykorzystywania tej technologii, iż ona często może zrobić 80% pracy, ale my musimy poświęcić dużo więcej czasu potem na weryfikację. To rzeczywiście też tak jest, bo sama korzystam z różnych narzędzi i korzystałam czy to na studiach, czy to w przypadku pracy dyplomowej, czy nawet jakby teraz jakoś pracując, bo możemy mówić o transkrypcji napisów, jakiejś automatyzacji trochę procesu marketingowego, promocji, jest bardzo wiele różnych narzędzi, czy to właśnie jakichś analitycznych, czy które wykonują za nas pracę, ale nie możemy tego zostawić bez komentarza, czy bez weryfikacji, czy możemy, ale wtedy jest bardzo spora szansa, że albo to wyjdzie, albo po prostu będzie jakiś błąd popełniony, że technologia ma z jednej strony taki ogromny plus, że na przykład coś analizuje, to w jakiś sposób sztuczna inteligencja jest obiektywniejsza, obiektywna po prostu, bo nie ma tego subiektywnego zaplecza, ale z drugiej strony też może wyrzucać potem jakieś błędy, które my już musimy wyłapać. I chciałam jeszcze nawiązać do tego, że któraś z Was powiedziała o tym, że my powinniśmy się stać takimi partnerami, że już nie ma takiej relacji mistrz i uczeń. Też właśnie jestem zdania, że szkoły to w ogóle powinny być partnerskie. Wiadomo, że szkoły bez uczniów nie istnieją, ale powinniśmy nawiązywać w ramach właśnie edukacji partnerstw właśnie uczniowie, rodzice i nauczyciele, bo przez większość edukacji ci rodzice też są bardzo istotni, się angażują w to, może tak w pojedynczych przypadkach już pod sam koniec nie, kiedy ktoś osiąga pełnoletność, bierze za siebie już odpowiedzialność. W jaki sposób dbać o to partnerstwo, jak tworzyć taką demokratyczną szkołę i czy możemy na przykład w ramach takiego partnerstwa ustalić jakieś odgórne zasady, jak korzystać z tych telefonów, czy nie korzystać na lekcjach, żeby się jakoś uczyć też codzienności z technologią. Co w ogóle sądzicie na przykład o takich zakazach używania telefonów na lekcji? Ale to pytanie, czy zakazać, bo jakby trochę zaprzeczyłaś sobie. Tak. Czy możemy demokratycznie, jakby super, podjąć jakieś zasady używania telefonów demokratycznie przez tą społeczność z uwzględnieniem głosów nauczycieli, rodziców i uczniów. I jeżeli teraz te wszystkie trzy grupy zdecydują, że zakazujemy telefonów, to okej. Pytanie, czy tak zdecydują i czy rzeczywiście to będzie totalny zakaz, bo jakby ten zakaz, to jest trochę pytanie, ja czasami jak pracuję z nauczycielami i nauczycielkami, to wrzucam im takie pytanie, że jestem za zakazem telefonów i nic nie mówię i tylko mają powiedzieć tak, nie, albo gdzieś po środku się oznaczyć i oni wtedy pytają, ale zakazać w szkole, czy zakazać na lekcjach, czy zakazać na przerwę? Ja mówię, jak rozumiecie, ale to pokazuje, jakby, że jak mówimy o zakazie telefonów, to co to znaczy? Czy to znaczy, że nie przynosimy telefonów do szkoły? Ale uwaga, jeżeli mówimy o demokratycznej relacji, no to wtedy nie przynosimy my dzieci, nie przynosimy my dorośli. Dlaczego ma być tak, że dzieci nie, a u pani na biurku ten telefon leży? Albo tak, jeżeli mówimy o zakazie, to czy to przynosimy, ale one mają jakieś miejsce, gdzie leżą w szkole? Czy mamy skrzyneczkę, która ona leżą gdzieś w jednym miejscu w klasie, czy leżą w naszych plecakach? To po pierwsze, jeżeli mówimy o zakazie, to właśnie czy o zakazie na przerwach, czy na wszystkich przerwach, czy zakazie na lekcji. Więc jakby tutaj mamy przestrzeń tych zakazów. Co to znaczy zakaz? To już wymieniłam co najmniej 8 różnych sytuacji. Po drugie, jeżeli tak, no to czemu ten zakaz ma służyć? Znaczy, dlaczego się na niego umawiamy? Czy umawiamy się dlatego, bo widzimy my wszyscy, my też jako uczniowie, że na przykład za mało ze sobą spędzamy czasu, nie rozmawiamy ze sobą. Na przerwach każdy siedzi w telefonie, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że zazwyczaj nie potrafimy tego. I teraz zadaniem
nas dorosłych jest trochę pomoc dzieciom w spędzaniu tych przerw i zamodelowaniem, że możemy grać, nie wiem, w ziemniaka, albo możemy grać w takie są układanki z rąk, albo jeszcze coś innego, albo dzisiaj rozmawiamy na dany temat. To one potem, dzieciaki sobie z czasem poradzą, ale na początku trzeba to zamodelować. Więc czy zakazujemy na lekcjach, ale czy znowu na wszystkich lekcjach, znaczy, czy to jest naszym celem? Jeżeli możemy zakazać telefonów, ale zakazanie technologii po tej naszej rozmowie wydaje mi się bez sensu. Mm-hmm. Zwłaszcza gdybyśmy stwierdzili, że robimy szkołę bez technologii w ogóle, no bo też tego korzystania z technologii odpowiedzialnego, mądrego, krytycznego musimy się nauczyć. Tak. I jesteśmy w szkole dużo czasu i to też jest miejsce, gdzie jakby trochę musimy się nauczyć, jak z tą technologią sobie radzić, jak ją wykorzystywać tak, żeby to ona nam służyła, a nie my jej. Tak, i to jest, ja akurat słysząc twoje to pytanie i to hasło dotyczące partnerstwa, od razu miałam w głowie jeden z naszych projektów, który realizujemy, to jest plac zabaw na drodze właśnie do partnerstwa i razem z grupą ekspertów z całej Polski, nauczycieli i osób związanych z edukacją, my właśnie pracujemy nad tym, w jaki sposób mówić o partnerstwie w szkole, mówić o takim partnerstwie dojrzałym, nie na zasadzie, że będziemy z uczniami i będziemy sobie kumplostwo tutaj stosować, bo to naprawdę nie o to chodzi, ale chodzi o takie partnerstwo ugruntowane na zrozumieniu tego, jakie są nasze różnice między nami, ale też i podobieństwa. I to, co Basia, o czym ty mówiłaś, że te wszystkie zasady, które my konstruujemy, to musimy spojrzeć tak z nurtu filozoficznego, czy my, gdybyśmy stanęli właśnie wobec takiego zakazu, jak my byśmy się czuli, tak? To jest ta zasłona zasłona wiedzy, czyli próbujemy skonstruować takie zasady, przy których zgadzamy się co do tych zasad, niezależnie od tego, na którym piętrze tej organizacji, bo jednak to jest jakaś organizacja, szkoła jest organizacją, my się znajdziemy. Czyli jeżeli zgadzamy się wszyscy, że odkładają telefony osoby poniżej 12 roku życia, to staramy się jednak wyobrazić tę sytuację. No dobrze, mam 12, nieskończone 12 lat, jak ja się z tym czuję, jakie mogą być z tego, jakie kłopoty mogą wynikać i tak dalej. Ale ja bym chciała podkreślić jeszcze jedną rzecz, że nawet jeżeli włożymy mnóstwo energii w skonstruowanie takich zasad i się na przykład cała społeczność zgodzi co do tego, to dobrze jest mieć gotowość do zmiany tych zasad. I to jest niezwykle istotne, bo tak naprawdę mogą się pojawić nowe okoliczności. I świetnie. I to jest kolejna okazja do tego, żeby siąść razem albo w mniejszych grupach, albo tylko jako przedstawiciele, bo demokracja też nie zawsze polega na tym, że tutaj z korupkami głosujemy, wszyscy mamy głos, aczkolwiek tam też nie wszyscy mieli w starożytności ten głos. Może być to właśnie ta demokracja pośrednia, gdzie nasi reprezentanci klas współdecydują. Ale no jakby, bo to ja też o tym myślałam, że jakby to nawet jeżeli umówimy się na jakieś zasady, to one nie są dane raz na... Znaczy jeżeli nawet zdecydujemy o zakazie, takim czy innym, jednym z wielu, jeszcze może kolejnym, to jakby trochę testujemy i sprawdzamy, a może się okazać po miesiącu albo pół roku, że to nie działa i zmieniamy. Znaczy, że to też jest uczenie demokracji, uczenie partnerstwa. Że to nie jest tak, że coś jest nam dane raz na zawsze, bo to jest tak jak w życiu. Jeżeli wchodzę z kimś w relację, to my się na coś umawiamy, ale to jest umowa na tu i teraz. A za miesiąc czy za rok nasza sytuacja się zmienia, bo się, nie wiem, jedno z nas się przeprowadza albo rodzi nam się dziecko, no to te zasady, które ustaliliśmy rok temu, one już nie działają, bo trudno powiedzieć, że będziemy teraz 3 razy w tygodniu chodzić na randki, bo właśnie mamy noworodka, którym się musimy zająć i nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to czasami jest tak, że fizycznie to jest niemożliwe. Troszkę skomplikowane. Nie? I tak samo w szkole jakby ta sytuacja się zmienia i zmieniamy, nie? Tak, jeżeli mamy państwo, to też różne zasady się zmieniają. Mamy uchwały, zmieniające uchwały. Możemy
teraz jakby różne, nie zawsze się z nimi zgadzamy, ale tak to jest, to nie jest prawo dane raz na zawsze, tylko podlega pewnym zmianom. Tak samo tak. Te zasady łatwiej jest zmieniać, ale jakby musimy mieć też tego świadomość. To ja jeszcze bym dopowiedziała o bardzo ważnym aspekcie takich zasad. Znaczy prawo, żeby było skuteczne, ona musi mieć swoje zastosowanie, tak? Czyli jeżeli wpisujemy jakąś zasadę, to ona musi być związana z no, pewnymi konsekwencjami, tak? No, umawiamy się na coś, co no właśnie przemyślmy, a co jeśli ktoś się nie zastosuje do tych zasad, no bo wszyscy oczywiście podpisali i się zgodzili, zagłosowali, ale co jeśli nie? Jakie podejmiemy dalsze kroki, żeby ewentualne dalsze kroki nie wynikały z frustracji dorosłego albo z tego, że się zdenerwuje, bo wówczas jest ryzyko, że na przykład będzie to reakcja zbyt silna. Ale znowu, jeżeli działa, znaczy to jest bardzo edukacyjna przestrzeń, tak? My możemy uczniów przygotować do tego, że prawo jest tworzone przez ludzi, dla ludzi, po to, żeby tak naprawdę ochraniać tych, którzy są najsłabsi i że prawo wymaga jego stosowania, a jeżeli prawo jest wadliwe, to trzeba je modelować. Mnóstwo rzeczy takich naprawdę istotnych życiowo, które mogą wyjść od takiego punktu, hej, ustalmy w klasie zasady korzystania z telefonu i dotykamy naprawdę najważniejszych rzeczy chyba w edukacji. Ale dwa, fajnie już powiedzieć, ustalmy w klasie, bo to jest też pytanie dla tej przestrzeni demokratycznej. Czy to mają być wspólne zasady dla całej szkoły? Czy to mają być zasady dla tej jednej klasy? Czy to mają być na przykład zasady na język polski takie, a na język, na matematykę takie? Być może też tak jest. I jakby tu znowu otwieramy tą, że jakby no nie ma niestety jednej odpowiedzi i to nie jest tak, że my teraz damy przepis, bo to każda jedna grupa w każdej jednej szkole musi się pochylić nad tym tematem, którym jest jednym z wielu tematów. I też nie chciałabym, żeby on był że jakimś tam najważniejszym. On jest ważny, bo tego czasu właśnie spędzamy dużo i te telefony nas odciągają z różnych powodów, więc nie możemy powiedzieć, a to nas nie dotyczy. Dotyczy nas wszystkich. Znaczy to mogę zagwarantować, że jeżeli chodzi, to rzeczywiście we wszystkich szkołach, we wszystkich klasach to tak. Jest jakieś wyzwanie, ale to jest jedno z wielu wyzwań, które mamy. Czy w takim razie my w ogóle możemy stworzyć taką demokratyczną szkołę, gdzie wszyscy są na zasadzie partnerstwa, a nie, że demokracja oznacza wybór rodziców albo nauczycieli bez uwzględnienia głosu jednej z tych trzech stron, o których tutaj mówimy? I do jakiego stopnia taka demokracja jest też możliwa w szkole publicznej? Bo wiemy, że są pewne zasady, które reguluje prawo, które po prostu nie przeskoczymy. Ja myślę, że to jest taki bardzo, znowu, szeroki temat, tak naprawdę kwestia decydowania czy współdecydowania w zasadzie o wielu rzeczach, o tym, do jakiego miasta pojedziemy na wycieczkę. Tak naprawdę jest szereg rzeczy, o których możemy decydować i znowu chyba wracamy do tej bazy, że podstawą powinien być dialog i rozmowa. Ale też jakby wejdę ci w słowo, bo to, co powiedziałeś, że właśnie mamy prawo i mamy pewne ograniczenia. I to jest trochę tak, że musimy powiedzieć, że jest tak i tak. Przepraszam. I na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Znaczy, nie zmienimy tego na razie. Tak całkiem oddolnie, być może w szkołach społecznych trochę bardziej mamy na to wpływ. Że rok szkolny zaczyna się we wrześniu i trwa do czerwca. Bo trochę możemy pewnie właśnie w szkołach społecznych bardziej, w publicznych pewnie mniej, ale raczej nie zmienimy tego, że w naszej szkole będzie rok szkolny od stycznia do grudnia. I to tak, i znowu się pojawia taka kwestia właśnie tego niuansowania, że jeżeli mówimy o demokracji, to ten zakres wpływu każdej z tych grup może być różne w zależności od tego, o jakiej szkole, o jakiej społeczności mówimy, o jakiej grupie wiekowej uczniów. No bo jeżeli się rozmawia z najmłodszymi, to jednak naszym dorosłych obowiązkiem jest większa dbałość i jednak no nie możemy pozwolić dzieciom na to, że będą jadły watę cukrową na obiad na przykład, prawda? I będą siedzieć cały czas przed komputerem, a być może dzieci by za tym głosowały. Więc tutaj cały czas jest kwestia takiego
wyważenia i doprecyzowania, że te działania demokratyczne i uwzględnianie głosów wszystkich, to nie oznacza spełnianie zachcianek tej każdej z grupy, no bo właśnie są pewne regulacje prawne, a... Bo też żyjemy w pewnym systemie, tak. Znaczy nawet jak mówimy o demokracji w działaniu, to znowu to nie jest tak, że my sobie wymyślamy nowe państwo na przykład i piszemy na nowo wszystko, tylko wychodzimy z jakiegoś porządku prawnego i trochę tak jakby jest w szkole, że osadzamy się w czymś i wzmacniając to, co powiedziała Karolina, że bierzemy też pod uwagę właśnie z jaką grupą pracujemy, jakie są możliwości, to tak jak z najmłodszymi dzieciakami, które nie chcą się ubrać na przykład, to nie mówimy, co chcesz dzisiaj założyć, tylko raczej proponujemy żółta bluzka czy zielona. I on ma decyzyjność, ale to nie jest tak, że wszystko jest możliwe, bo nie zawsze wszystko jest możliwe i te ograniczenia też musimy wziąć pod uwagę. Tak, to jest też taka rozmowa o tym, jeśli chcemy, aby demokratyczna była nasza szkoła, to musimy cały czas pracować nad tym, żeby uwzględniać autonomię, ale nie wchodzić w anomię, czyli w bezprawie, tak? No jednak są pewne reguły, pewne przepisy i w ich obrębie jesteśmy, ale tu jest naprawdę tak szerokie pole do działania, do wysłuchiwania siebie nawzajem, do decydowania. Ja myślę, że też warto pamiętać o tym i o tym mogą też w pewnym zakresie mówić uczniowie z edukacji domowej, bo taki też przykład mam w głowie, że czasami to podejmowanie decyzji przez młodych ludzi może być dla nich zbyt dużym obciążeniem. I to też jest warto uwzględniać, tak, że są sytuacje, w których naprawdę ten młody człowiek może powiedzieć, ja bym wolał już, żeby ktoś o tym zadecydował, ja to zrobię, tylko już nie każcie mi myśleć. Zresztą sama pamiętam siebie jako dorosłą osobę, która marzyła o tym, żeby ktoś mi powiedział, to jaką zupę mam ugotować, proszę już nie każcie mi wymyślać. Ale to wszystko się odnośnia, jak po prostu siebie nawzajem słuchamy i obserwujemy. I ta gotowość do dialogu to już dużo ułatwia. Tak, ale to decydowanie o możliwości niedecydowania to doskonale rozumiem, bo sama w dorosłym życiu też mam czasami na to ochotę. Tu myślę, że ten przykład z zupą świetny, ja też to widzę, jak czasami, zwłaszcza jak jestem zmęczona i widzę się z grupą znajomych, to też mam takie, że moją decyzją jest to, żebym nie musiała decydować, gdzie idziemy, co robimy, czy co będziemy zamawiać, że pod tym kątem jakby jest mi obojętnie, po prostu chcę, żeby ten ciężar decydowania, myślenia o tym był zdjęty. Więc świetnie, że to powiedziałaś, bo to też jest bardzo istotne w kontekście dzieci, w kontekście młodzieży, że takie nawet drobne decyzje dla nas mogą dla nich być bardzo obciążające, żebyśmy cały czas też brali pod uwagę to, że jednak jest ta różnica wieku, która wpływa na wiele różnych czynników i że mimo wszystko poruszamy się w jakimś systemie w ramach prawa i są takie zasady, których się musimy trzymać, czy nam się podobają, czy nam się nie podobają. Jeżeli mogę, Agato, to jeszcze dopowiem jedno zdanie. Jeżeli myślimy o telefonach i o młodzieży, to dobrze jest też mieć z tyłu głowy, właśnie, działamy zgodnie z jakimiś zapisami, przepisami, regułami i tak dalej. To jest prawo młodzieży, że ona się buntuje. Znaczy młodzież ma w sobie taką potrzebę, wręcz konieczność przećwiczenia się. Tak, i to jest wręcz nawet można powiedzieć, że jeżeli jakiś nastolatek stoi w kontrze do nas i podejmuje z nami taką dyskusję, to znakomicie, bo to świadczy o tym, że ten nastolatek czuje się bardzo dobrze w tym towarzystwie. I jeżeli w szkole byłaby taka dyskusja na temat używać telefonów czy nie, a jeżeli używać, to w jakim zakresie. I mielibyśmy burzliwą dyskusję z nastolatkami, którzy chcieliby wynegocjować, korzystanie z 5 telefonów jednocześnie przez każdego ucznia, bo dlaczego nie, to świetnie. To tak naprawdę możemy sobie bić brawo, powiedzieć, to jest fajna okazja, bo ci nastolatkowie weszli z nami w dyskusję, no oczywiście domykamy tutaj do tych przepisów i możliwości, które prawnie i nie tylko prawnie możemy zrealizować.
Bardzo dziękuję Wam za rozmowę, która dla mnie właściwie też jako dla nauczycielki była bardzo inspirująca. Mam nadzieję, że nie tylko ja właśnie z tego spotkania będę czerpała energię, ochotę do działania, no i też kilka przemyśleń o partnerstwie i o smartfonach, ale także osoby, które nas oglądają. Cieszę się, że nam się udało właśnie w tym trio też porozmawiać o szkole, edukacji, demokracji, partnerstwie i o telefonach, które były takim punktem wyjścia, a się okazało, że przeszłyśmy przez szereg innych tematów i trochę skończyłyśmy gdzieś indziej. Czyli można powiedzieć, że dobrze wykorzystałyśmy narzędzie, jakim jest telefon. Tak. Pretekst do rozmowy o edukacji. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.